Witajcie kochani, przed nami nowy odcinek Sex Project. Jak widzicie, jestem dzisiaj sama, dlatego że będziemy poruszać kobiece tematy i do tych tematów idealna jest właśnie Karolina Guzik. Witam cię serdecznie, bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się ze mną tutaj porozmawiać. Karolina napisała książkę 11 kobiet. Dobrze pamiętam tak. To. Robi podcasty, pisze vloga, u siebie Karo pisze tu, ma świetnego Instagrama i w ogóle Pan Bóg położył ci bardzo na serce właśnie temat kobiet. Dlaczego? Jak myślisz? Ciągle zadaję mu to pytanie, bo nie wiem. Powiem ci szczerze, że ja przez bardzo długi okres życia miałam gdzieś kobiety, to znaczy byłam dziewczyną, dziewczynką, nastolatką, a potem młodą kobietą, która uznania szukała głównie w oczach mężczyzn. Na dzień dzisiejszy wiem, że to po prostu był taki głód miłości, ale przez to w swoim życiu zniszczyłam parę fantastycznych relacji z kobietami, które wiem, że mogłyby zaowocować wspaniałą przyjaźnią. A temat kobiet w moim życiu najbardziej pojawił się po urodzeniu pierwszego synka, dlatego że ja kiedy urodziłam Dominika, to przez dwa miesiące przechodziłam naprawdę bardzo trudny czas. Myślę, że na dzień dzisiejszy, jeśli w tamtym czasie zobaczyłabym się z psychologiem, to pewnie orzekłby u mnie depresję poporodową. I nie miałam nikogo, dlatego że moim problemem też jest bycie Zosią Samosią. I ja byłam pewna, że sobie dam sama radę i nie zbudowałam żadnej sieci wsparcia, nie zbudowałam sobie żadnych relacji. Tak jak mówię, te kontakty były bardzo powierzchowne. Dla mnie zawsze, tak jak mówię, liczyło się to, czy kogoś mam, czy z kimś jestem, kto na mnie spojrzał, oczywiście z mężczyzn. I te wspaniałe kobiety przychodziły do mojego życia, a potem po prostu odchodziły, bo zwyczajnie nie miałam dla nich czasu. I kiedy urodził się Dominik, ja zrozumiałam, że ważny jest super mąż, dobry mąż, bo mój mąż mnie wtedy uratował z tego trudnego czasu i był dla mnie największym wsparciem, ale nic nie zastąpi mi relacji z innymi kobietami. I w tamtym czasie też zaczęłam bardziej inwestować swój czas w Instagram i też pojawiła się pojawił się pomysł na książkę, nie? Że napisanie książki o trudnych doświadczeniach kobiet, ale też o tym, że zawsze jest ta nadzieja, która dla różnych ludzi ma inne, różne imię, nie? Dla nas to jest Jezus, dla kogoś innego to będzie coś, czy ktoś inny. No ale wtedy tak wsiąkłam w ten temat kobiecości, wierząc, że kobieta kobiecie może być wspaniałą przyjaciółką, a nie tylko wilkiem. No super. I z tego co wiem, to już niedługo wyjdzie kolejna książka. Tak. I ona będzie miała chyba jeszcze bardziej kontrowersyjne tematy. Dobrze kojarzę? Wiesz co, zależy co dla kogo jest kontrowersją, ale po prostu to będą zapis rozmów z 12 kobietami różnych doświadczeń. I my sobie rozmawiamy o tym, jak czujemy się w Kościele katolickim, jak go widzimy, co w nim kochamy, a co byśmy chciały zmienić. Super. I myślę, że te rozmowy są ważne, bo to są rozmowy z takimi kobietami, ja je nazywam codziennymi, tak? Czyli kobietami, które tworzą ten Kościół, czyli są w różnych wspólnotach, wychowują dzieci, są w różnych formacjach, ale też są singielkami, mają swój biznes, pracują z domu i myślę, że takie doświadczenie jest niezwykle ubogacające, bo pokazuje nam, że ten Kościół budują właśnie takie kobiety i one mają bardzo dużo do powiedzenia, bo widzą na co dzień, co się w tym Kościele dzieje. Super, i też są fajne, że one są przeróżne, że masz cały przekrój i singielki pracujące, matki w domu, fantastycznie, myślę, że przeczytam jednym tchem, mam nadzieję, książkę, ale powiedz mi, kiedy zaczęłaś pracować już z kobietami i rozmawiać na takie tematy, to tutaj mówisz, że cały czas pojawia się to słowo Jezus. To kiedy się rozpoczęła też twoja historia z Jezusem? Bo na swoim Instagramie bardzo często wrzucasz właśnie inspirujące tematy, też związane z rodziną, bo jesteś mamą trójki synów. I kiedy ta przygoda z Jezusem się rozpoczęła u ciebie? Tak bardzo serio i tak na poważnie, że razem z mężem stwierdziliśmy, że już pora, jak już idziemy za Panem Jezusem, to naprawdę zaczęła się rok temu. Tak, kiedy Marcin Zieliński wraz ze swoją ekipą prowadził warsztaty, rekolekcje dla mojej wspólnoty. Marcin, dzięki, pozdrawiam Cię. Tak, bo wtedy wydarzyły się w ogóle bardzo ważne rzeczy dla nas, dla mnie i dla mojego męża. I wtedy tak na serio po prostu stwierdziliśmy, że chcemy być chrześcijanami, chcemy być w Kościele katolickim i żyć tym tak naprawdę, a nie tylko od święta. Bo wcześniej, mimo tego, że mamy ślub katolicki i pojawiały się jakieś takie perełki typu konferencja ojca Adama Szustaka, jakieś kazanie księdza Pawłukiewicza, jakieś świadectwo innych ludzi i my też zaczęliśmy iść w tamtą stronę, na przykład razem z mężem odmówiliśmy nowennę pompejańską. To jest takie odmawianie przez bardzo długi okres czasu 3 różańców dziennie. Dziękuję, bo ja nie wiedziałam, jak to jest. To
modlitwa jest taka turbo modlitwa, więc były takie ogniki zapalne, ale my zawsze wracaliśmy do, jak się okazuje, zawsze wracaliśmy do życia bez Niego. Mm-hmm. I to po prostu było tylko takie rzucanie ziaren, które trafiały niestety na kamienie albo na osty i nic z nas nie zostawało. A po tych rekolekcjach z Marcinem wszystko się zmieniło. Super, chwała Bogu. Słuchaj, zaprosiłam Cię tutaj, dlatego że jest jeden bardzo, bardzo ciężki temat, który się przewija coraz więcej teraz w Kościele i w świecie. Natomiast ja na przykład szczerze powiem, że nie słyszałam, żeby kiedykolwiek rozmawiały o tym temacie kobiety. Mianowicie jest to masturbacja. Bardzo jest to trudny temat. Ja słyszałam tylko nauczania dotyczące mężczyzn i też prowadzone przez mężczyzn. Może się mylę, jeżeli widzieliście jakieś, to bardzo prosimy też o linki tak. i polecanie. Powiedz mi, czy Ty miałaś też z tym problem? Tak, ja 17 lat byłam uzależniona. Zaczęłam jako dziecko w zasadzie. I walczyłam tym. Moja najdłuższa przerwa to było pół roku i to była przerwa, kiedy Pan Bóg bardzo się do mnie dobijał. Jeszcze wtedy byłam, tak, jeszcze wtedy byłam studentką, ale jakby po tym pół roku wróciłam. I ja byłam po prostu przekonana, że nigdy w życiu, że to będzie mój krzyż, który będę musiała ze sobą nieść już na zawsze, tak? Po prostu z tym walczyć. Razem z uzależnieniem od masturbacji szła też pornografia. Różna, bo jak kiedy ja zaczynałam, to jeszcze nie było dostępu do takich super rzeczy i to na przykład zaczynało się od blogów z opowiadaniami erotycznymi, potem zaczęły się strony, oczywiście to wszystko w wielkiej tajemnicy i wiesz co, i właśnie w tym, podczas tych rekolekcji, kiedy był Marcin, to była oczywiście modlitwa uwielbienia, modlitwa uzdrowienie i wiesz co, ja się o to nie modliłam, w sensie ja stwierdziłam, że to w sensie nie, że wątpiłam w moc Pana Boga, ale stwierdziłam, że może ja to po prostu mam, nie wiem, jakoś dźwigać. I po tym czasie w ogóle tak nagle się okazało, że ja w ogóle nie mam problemu, nie mam pokus, kompletnie to znikło, po prostu całkowicie. I dla mnie to jest coś niesamowitego, bo ja nigdy sobie z tego nie zdawałam czasu, no ale 17 lat to jest dużo, nie? To, to towarzyszyło mi zawsze. Ale z tego, co dobrze zrozumiałam, ten problem był także już po ślubie, no tak. Bo wcześniej był ślub, dopiero nawrócenie się pojawiło tak. później. Jak to jest możliwe? No bo przecież elementem małżeństwa jest też współżycie. To tak na logikę by się wydawało, że masturbacja powinna już wtedy odejść na bok. Tylko wiesz, to jest coś takiego, o czym się nie mówi teraz, kiedy tak hołbi się, nie? Że masturbacja, daj sobie przyjemność, kup sobie gadżet. Masturbacja już jako uzależnienie zawstydza Cię, w sensie ja nie powiedziałam tego mojemu mężowi, bo ja się po prostu tego wstydziłam. Jeśli jesteś osobą wierzącą i oglądasz takie rzeczy, masturbujesz się, to masz takie poczucie i zły to w Tobie wzmacnia, że jesteś brudna, że jesteś nieczysta. I to nawet, nie chodzi teraz o to, co mówią do Ciebie księża, tylko to po prostu przekonanie w Tobie wzrasta, dlatego że no tak jak alkoholik musi pić coraz więcej, tak Ty coraz więcej jakby oddajesz się temu grzechowi, no nie? I po ślubie to było na takiej zasadzie też ukrywania się. Nie mówienia o tym, jakiegoś takiego wstydzenia się, to w ogóle jakby nigdy u nas to nie było i w ogóle jak zaczęliśmy się nawracać, to my z mężem ja nie potrafiłam powiedzieć mojemu mężowi, że mam problem z masturbacją, tylko mówiłam najpierw to, a potem grzech. I chcę powiedzieć, że to nie jest wina żadnego kapłana, ja nigdy nie usłyszałam czegoś złego, że to jest jakby moja sprawa, tylko po prostu to tak się we mnie zbudowało. Ja się po prostu czułam brudna, dlatego że robiłam coś, co zamykało mnie na męża, wcześniej zamykało mnie na ludzi, a potem w ogóle było tak, że każda nerwowa sytuacja, każdy stres w moim życiu, wszystkie jakieś napięcia emocjonalne wyładowywałam w ten sposób i też przestawałam być blisko siebie. Ja nie wnikałam, dlaczego ta sytuacja mnie zdenerwowała, dlatego ta sytuacja tak na mnie wpłynęła. Ja nie pracowałam nad tym, żeby popracować na swoją samooceną, żeby pomyśleć o tym, żeby iść na terapię, tylko ja wszystkie emocje wyładowywałam poprzez masturbację. Czyli nie rozwiązywałaś problemu, tylko po prostu go w jakiś sposób tak. zamiatałaś w tą lukę i potem szło okej, ale czy to zaczęłaś to mówić?
ale chciałabym to pogłębić. Czy to miało duży wpływ na Twoją relację z mężem? Tak. Mhm. Czy dało się to odczuć? Nie chcę też Wam wchodzić do łóżka, mhm. ale no zazwyczaj w początkach też związku, małżeństwo jest dość duże, duże fajerwerki w łóżku, mhm. a jako, że tutaj był problem masturbacji, no to pewnie tego nie było. Wiesz co, my w ogóle współżyliśmy przed ślubem mhm. ze sobą, mhm. Więc u nas to też po ślubie tak nie można powiedzieć, że właśnie tak wybuchło. Wiesz co, problem pojawiał się wtedy, kiedy coś złego się działo, mhm. kiedy było napięcie. To my po prostu szliśmy, rozładowywaliśmy to poprzez osobno. Masturbację, tak okay. osobno, nie razem. Nie mhm. przychodziliśmy tych problemów razem, tylko każdy na swój sposób i każdy się rozładowywał, każdy sobie radził z tym problemem. Wiesz, ktoś by poszedł na papierosa, ktoś by się napił wódki, ktoś do kasyna, a ktoś po prostu jest uzależniony w ten sposób, tak? Mhm. I kiedy się pojawiały problemy, to one nas od siebie po prostu oddalały. Mhm. Dlatego, że też masturbacja, o czym się nie mówi, mhm. zamyka Cię po prostu w środku, nie? To o to chodzi, że ona Cię zamyka w takim kokonie. Zamykasz się na ludzi, na znajomości, na rozwiązywanie problemów, na bycie tu i teraz po prostu Ty musisz to zrobić, tak? Jest mhm. coś źle, Ty musisz to zrobić. To tak działa. Okej. Wróćmy teraz przed małżeństwem, mhm. bo wiele osób mówi, że no ale właśnie jest to sposób rozładowania napięcia i ja nie robię nikomu krzywdy, no bo nie jestem w związku. Nawet w ankiecie, która niedawno ruszyła, otrzymałam jedną odpowiedź, że no masturbacja nie jest okej, ale jak jesteś singlem, to jest okej. No to jak jestem singlem, to jest okej, no bo nie robię nikomu krzywdy przecież. Jasne. Wiesz co, przede wszystkim ja będę mówić o swoim doświadczeniu mm-hmm. i jakby o osobach, z którymi rozmawiałam, robisz krzywdę samemu sobie. Mm-hmm. Bo z masturbacją wiąże się pornografia. No, większość czy kobiet, czy mężczyzn, jednak ten bodziec wzrokowy jest potrzebny. Mm-hmm. A pornografia robi ci sieczkę z głowy. Mm-hmm. Oglądasz pornografię i powiem teraz ze strony kobiety, oglądasz te kobiety i myślisz, że tobie też się musi podobać tak, a nie inaczej. Ty też zawsze musisz mieć ochotę, mm-hmm. Musisz być idealna i piękna, a jak wiemy, na przykład po ciąży proporcje ciała się zmieniają. No też starzejemy się nieustannie, tak? Myślisz sobie, że musisz potrafić takie rzeczy, że musisz robić takie rzeczy, bo to mhm. sprawia mężczyźnie przyjemność, to nie, taki wygląd, tak, taki zapach i tak dalej. Budujesz sobie w głowie kłamstwa. Mhm. Mhm. W ogóle budujesz sobie w głowie kłamstwo, no kiedy dziecko zaczyna oglądać pornografię, no to co ono z tego wyciąga? Fałszywy obraz przyjemności, fałszywy obraz miłości. Ja wiesz, byłam 4 lata poza kościołem i ja wtedy jakby wierzyłam w to, że jedyna rzecz, jaką mogę dać i jaka jest moja wartość, to jest ciało. Mhm. Przez pornografię. Mhm. Że to jest jedyne, czym mogę przyciągnąć do siebie mężczyzn, czy przy czym mogę ich przytrzymać przy sobie. Ja nie rozwijałam swoich pasji, bo po prostu tak się zakotłowałam w tym. I mhm. wydaje mi się, że u młodych ludzi właśnie dlatego ta masturbacja w świecie chrześcijańskim jest uważana za złą, bo ona zamyka. Mhm. Jakby te doświadczenia tak nakręcają tych młodych ludzi tylko na to, że oni już nie mają czasu na pasje, na spotkania się. Zaczęłam się też wstydzić, bo o ile w świecie mężczyzn jest to tak trochę przyzwolone, tak? Mamy nazwy męskiej masturbacji, są żarty, jest to trochę tak traktowane, dobra, nastolatek, no to on musi się wyładować, nie? Tylko, że wyładować możemy się uprawiając sport, tak? Mm-hmm. Zdrowa rywalizacja, zmęczenie, a niekoniecznie idąc masturbację i pornografię, nie? Dziewczyny mają z tym taki większy problem, bo no to jest trochę takie tabu społeczne, o tym się tak nie mówi. Tak. A jeśli się już mówi, to w taki wulgarny sposób, tak? Że musisz, pewnie, gadżety, wszystko rób dla siebie, no ale nie mówi się o tej psychice, nie? Ja nie wierzę w coś takiego jak zdrowa, czy jakaś, nie wiem, taka okej, pornografia, nie? Mm-hmm. Pornografia to jest zawsze pornografia. Okej, ale co w sytuacji, gdzie kobieta, bo mówisz, nie zawsze tak jest, że kobieta potrzebuje bodźców mm-hmm. wzrokowych. Czasem jest tak, że jest to wręcz mechanicznie rodzaj masażu mm-hmm. i kobieta nawet sobie niczego nie wyobraża. No i czy wtedy to też jest grzech? Wiesz, o co mi chodzi? Mm-hmm. U kobiet jest to o tyle skomplikowane, o tym się nie mówi. Mężczyźni są wzrokowcami, więc wiadomo, że to się zazwyczaj łączy z pornografią. U kobiet niekoniecznie. I teraz jak z tego wyjść? I czy to w takim razie jest grzech, skoro nie... Tak, rzucam luźno dyskusję. Jak uważasz w swoim doświadczeniu?
czy to może być złe, jeżeli nie wyobrażam sobie tych obrazów seksualnych? Wiesz co, po pierwsze, jak widziałam to pytanie od Ciebie, to podjęłam rozmowę z kilkoma seksuologami, seksuolożkami. Tak. I poprosili o to, żeby nie generalizować. Bo to nie zawsze tak musi być u kobiet, nie zawsze tak musi być u mężczyzn. Każdy potrzebuje innego bodźca. Oczywiście tak. Jest jakaś grupa, że większość tego, ale to jest przeróżnie. Wiesz co, w moim przypadku było tak, że ja potrzebowałam bodźca wzrokowego. I to też zatruło moją psychikę, dlatego, że podczas stosunku te obrazy do Ciebie wracają. I kiedy próbujesz zerwać z tym uzależnieniem, to te obrazy były dla mnie główną przeszkodą. I ja sobie z tym jakoś nie radziłam. Wiesz co, ja w ogóle, jeśli chodzi o dotyk, to może to jest trochę takie przesadne, ale ja na przykład lubię w kościele katolickim, bo tu mam doświadczenie, tą narrację, żeby uważać na ten dotyk, nie? To jest trochę takie śmieszne, że tam, wiesz, nieprzesadnie się całujcie w narzeczeństwie. Ale jest jednak taka granica, za którą to dotykanie się, to całowanie się już jest... takim pożądaniem, już jest takim pożądaniem, nie? To nie jest słodki buziak, tylko to już my wiemy, co za tym jest. I ktoś to może teraz wyśmiać, bo wiadomo, że w świecie to mogą obśmiać, tak? Tylko, że ja wiem, że jest taki malutki kroczek, który Cię dzieli od tego, żeby stracić dziewictwo, chociaż wcale tego nie chciałaś, bo już tak się nakręciliście, że wiesz, że już po prostu to wybuchło, że naprawdę warto szanować siebie nawet w tych gestach. I kiedy wiesz, że masz do tego skłonności, kiedy wiesz, że tak Cię bardzo narzeczony pociąga, to może lepiej się nie spotkać, nie? W piątek wieczór. I to może dla kogoś brzmieć śmiesznie, no bo gdzie moja wolność? No właśnie Twoja wolność jest tu, że wolności nie wybierasz grzechu, tak? A jeśli chodzi o dotyk, to ja bardzo jestem za taką edukacją seksualną właśnie, żeby też kobiety znały swoje ciało i wiedziały, co na nie działa. Nie na zasadzie, że wszystkiego wypróbować, ale jakoś tak się poznać, jakoś tak zaznajomić z tym tematem, żeby wiedzieć, co mnie pociąga, nie? Co na mnie działa. Tylko jak to zrobić? Wiesz co, jak sobie tak o tym myślę, to nie... Ja bym była trochę tutaj radykalna, nie? Po prostu zero pornografii. Na przykład, nie? Po co masz wypróbować? Pornografia jest po prostu zła. Tam nie ma prawdziwej miłości, nie ma szacunku, zwłaszcza do kobiet. Nie wiem, no... Może teraz to, co powiem, to będzie takie nieładne na mowę kościelną, dawaj, ale wiesz, no, filmy pornograficzne, w którym facet zatarguje kobietę, kładzie ją na biurku i tam, wiesz, ją bierze, no ja nie wiem, czy wielu kobietom się to podobało, nie? Że ktoś ją zatarguje za włosy i bez żadnego, nie wiem, kocham Cię, bez żadnego fajnie, że jesteś, czy cokolwiek, nagle po prostu, wiesz, zaczyna z tobą uprawiać seks, to nawet... Nawet fizycznie, nie? Przecież my musimy się podniecić, żeby mieć jakąkolwiek przyjemność, żeby nas nie bolało, tak? No tak. A te wszystkie filmy po prostu, no, mówią nieprawdę. Bardzo często w tych filmach nie szanuje się kobiet. Tak. Bardzo często się ich tam nie szanuje. Więc ja po prostu byłam radykalna. Dziewczyno, nie oglądajcie tego, bo sobie po prostu spierzecie mózg, nie? Rozmawiajcie, pytajcie rodziców, pytajcie swoich kierowników czy kierowniczek duchowych. Ale nie idźcie po prostu w to. Dla mnie to by była pierwsza rzecz. I bardzo ważna rzecz, o której się nie rozmawia, kiedy młodzi ludzie, kiedy w ogóle ludzie mają z tym problem. Skąd się ta masturbacja bierze, nie? Bo ja, jak wiesz, chodziłam do spowiedzi, to byłam trochę zła. Kurczę, powiedziałam, że się masturbowałam, a ksiądz zaczął o mnie rozmawiać, czy ja siebie lubię, jak tam sytuacja w domu. I ja sobie myślę, kurde, no ja mu mówię o takim strasznym grzechu, że powinnam iść do piekła, a on mi mówi, czy ja siebie kocham. I nagle okazuje się, że pod każdym uzależnieniem jest taka warstwa, którą się odkrywa i wie się, skąd to się wzięło, tak? Jakie samookaleczanie. Czegoś brakuje i dlatego próbujemy to wypełnić. Tak. Jak zwykle i jak zawsze na samym dnie chodzi o miłość. Bardzo często masturbacja u młodych ludzi bierze się stąd, że są jakieś problemy w domu. Że jest napięta sytuacja, że dorastam, a mnie grupa nie akceptuje. Ktoś mnie odrzucił. No, jako młode dziewczyny same byłyśmy, nie? Ktoś, jakiś chłopak mnie odrzucił i to dla mnie było... I w niewłaściwych miejscach szukałam odpowiedzi na miłość, a to przychodzi pierwsze i najłatwiejsze, i ją tam znajdowałam, nie? Ale właśnie to, nie? Odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, skąd to się we mnie wzięło.
Wiesz co, cały czas mi chodzi po głowie i się zastanawiam, no właśnie, nie polecamy pornografii, to na pewno nie, ale w jakiś sposób musimy się poznać i to jest bardzo częsty argument kobiet. No ale że jak się nie poznam, nie dotknę się tam, to nie będę wiedzieć, co sprawia mi przyjemność, co mam później powiedzieć mężowi. To mnie zastanawia, jak to zrobić. To jest trudne. Tak po prostu rozkminiam, no bo są kobiety, właśnie widzisz, wywalamy pornografię, nie ma. Ale jest na przykład mężczyzna, jest twój chłopak i dziewczyna może robić sobie dobrze, myśląc o tym chłopaku, no bo przecież myślę o przyszłości, żeby nam było dobrze kiedyś w małżeństwie. I co teraz? Tylko wiesz co, jak mam mówić o swoim doświadczeniu, to wejdzie ci w nawyk tak bardzo, że wiesz, pojawiają się dzieci, pojawia się kredyt, trudności w pracy, zwolnienie w pracy i nagle wiesz, wieczorem postarać się o drugą osobę, czy w dzień, trzeba być miłym dla siebie nawzajem, trzeba sobie okazać szacunek, trzeba zadbać o siebie i to jest trudne, a ty wiesz... Właśnie do tego chciałam cię doprowadzić! A ty wiesz, że możesz zamknąć się w pokoju, właśnie, włączyć sobie ulubione filmy pornograficzne, bo to już się pojawia z czasem, tak, z biegnącym czasem. Wiesz, co lubisz i zaczyna być chore, tak? Bo wiesz, co lubisz, jakie filmy i tak dalej. I ty idziesz tam, zamykasz się, masturbujesz się, a twój mąż jest obok i ty wychodzisz, jest spoko, tak? No bo nie musisz być dla niego miła, nie musisz przeprosić za złe słowa, nie musisz się postarać. Znowu do tego wracamy, zamykasz się. Na samą siebie. I to jest moje doświadczenie, że kiedy pojawiały się problemy, kiedy pojawiał się kryzys, kiedy nasza firma zbankrutowała, kiedy wzięliśmy kredyt, kupiliśmy dom, masa zmian przez 5 lat w naszym małżeństwie, to kiedy było źle, no to właśnie, nie? A dobra, machnięcie ręką, ja tam mam swój sposób. No właśnie. Ja tam wiem, co zrobić. I to jest największe zagrożenie masturbacji w małżeństwie. Zamykacie się na siebie nawzajem. Bo tak, nie musicie się o siebie starać, bo wiecie, że jest inne wyjście. Jeśli chodzi, wiesz, o to poznawanie się, to może ja jestem naiwna, ale może właśnie po ślubie, po prostu tak jak mówi Diana, z czystości małżeńskiej, taki bardzo fajny profil na Instagramie, po prostu rozmawiać. Idziecie ze sobą do łóżka i mówicie, to jest mój pierwszy raz, może spróbujmy, dotknij mnie, nie wiem, dotknij mnie w pierś, dotknij mnie w pupę, pocałuj mnie tu, spróbujmy, to jest to. My nie musimy siebie poznawać przed, no bo to nie będzie moja ręka mnie dotykała, nie? To nie ja będę samej sobie sprawiać przyjemność, tylko inny człowiek. Dokładnie. Więc my to musimy z innym człowiekiem poznać i dlatego tak bardzo ważna jest rozmowa, nie? My z mężem mieliśmy taką świadomość, że my jesteśmy gaduły. My dużo ze sobą rozmawiamy. Tylko jak się okazuje, zawsze to było takie, że ta masturbacja nas tak bardzo zraniła, że my się siebie wstydziliśmy, myśleliśmy, że jesteśmy jakimiś zboczeńcami chorymi i my się wstydziliśmy na ten temat rozmawiać. I zaczęliśmy dopiero jak zaczęliśmy chcieć z tego wychodzić, chcieć sobie z tym dawać radę. Ale no, nijak, jak rozmową. Super, słuchaj, właśnie to chciałam, żeby wybrzmiało, tak cię trochę naprowadzałam. Słuchajcie, masturbacja jest łatwiejszą opcją. No tak, jest łatwiejszą, bo nie musisz się starać. Druga rzecz, obalamy, słuchajcie, mity. Nieprawda, że ty się musisz poznać przed ślubem. To, co powiedziałaś, bardzo ważnego. Przecież to twój mąż będzie cię dotykał, a nie ty sama siebie. Wiem, że można, ale wiesz, o co chodzi, że tu raczej chodzi o wspólne poznawanie siebie, więc fajnie też to robić razem. I to jest super, kiedy się poznajecie nawzajem, bo to jest zupełnie inaczej. A też kolejna bardzo ważna rzecz, że to zostaje na lata. To, co będziesz oglądać, to ci się przypomina. Tak. Później nie możesz tego usunąć z głowy, no bo wracają wspomnienia, to się koduje, słuchajcie. I potem się okazuje, no właśnie, że jesteśmy zamknięci, no bo co? Bo ja robię to lepiej, bo ja wiem lepiej, co mi jest... No właśnie, to jest właśnie cały czas wracanie do tego, że masturbacja nas zamyka na innych, bo on mnie tak fajnie pewnie nie dotknie, albo nie dotknął, bo ja chciałam czego innego, więc sobie pójdę tutaj, bo ja wiem, czego chciałam. No tak, ale powiedziałaś, no może właśnie, tak chcesz, no nie? Właśnie, nie rozmawiamy, no nie? To jest cały czas się na tym opiera, że to jest ta rozmowa i to już jest takie, wiesz, jakby oklepane w świecie chrześcijańskim, no ale taka jest prawda, rozmowa z Bogiem, rozmowa sama ze sobą, rozmowa z drugim człowiekiem, to nam buduje, nie? Przecież modlitwa jest rozmową. A też
inspiracji od mojej koleżanki, od razu jak już obalamy mity, bo też słyszałam takie zdanie, że no ale przecież jak małżeństwo, na przykład mąż wyjeżdża za granicę, pracuje za granicą, no to przecież mogą się masturbować myśląc o sobie, no bo tyle się nie widzą. I ja tutaj od razu odpowiem sama sobie na pytanie, ale możesz potwierdzić, że przecież nie jesteśmy zwierzętami, tak? Mhm. Jakoś wiele osób czeka do ślubu z seksem, więc chyba też możemy poczekać jakiś czas. Będzie to oczywiście trudne, ale tak jak mówisz, są sposoby, jest sport i inne rzeczy. Wiesz co, tak jak czytałam, to chyba najfajniejszą taką rzeczą, która nas odciąga od masturbacji, i to też nastolatkowie, to jest jakiś sport, jakaś pasja. Sport bardzo pomaga, aktywność fizyczna. I tutaj no ja nie chcę radzić, bo nigdy nie miałam i myślę, że byłabym w tym radykalna. Po prostu niech mąż wróci. I wiem, że ktoś mi powie, to się łatwo mówi. Może tak, ale podziwiam wszystkie małżeństwa na odległość. Ja bym tak nie potrafiła. I tutaj co jedyne bym mogła, no to właśnie sport, modlitwa. Ale to widzisz, to jest też to, co powiedziałaś, że każdy przypadek jest inny i każde małżeństwo musi to sobie przepracować. Tak. Bo ja sobie tego nie wyobrażam, że mój mąż wyjeżdża na tak długo, bo po prostu ja też jestem kobietą, potrzebuję nawet bliskości, nie tyle seksualności, ale to, żeby mnie przytulił, żeby powiedział miłe słowo, powiedział, że mnie kocha. Więc każde małżeństwo musi to sobie przepracować i znowu wracamy do źródła, czyli co? Trzeba ze sobą o tym myślę rozmawiać. Myślę też, że tylko dotkniemy tej kwestii, że to też mnie nauczyła kolejna dziewczyna z Instagrama, kobieta, Asia, z profilu Zacznij Blisko, że są koszty. I my sobie te koszty, zyski i straty musimy przekalkulować, porozmawiać ze sobą i się zastanowić, nie? Czy małżeństwo na odległość niesie ze sobą takie koszty, takie zyski i co my wybieramy. I każda decyzja będzie się równała z tym, że coś zyskamy, a coś stracimy, nie? Dokładnie. Okej. Ostatnie jakieś zdanie, które chcesz powiedzieć naszym słuchaczkom? Ja na pewno chciałabym powiedzieć, że po pierwsze, nie jest to tylko problem facetów, to też jest ogromny problem wśród kobiet. Po drugie, jest bardzo powszechny i myślę, dziewczyny, że powinnyście ze sobą o tym rozmawiać, bo wiem, że wiele osób sobie po prostu z tym nie radzi i nie wie jak się powstrzymać, właśnie gdzie ulokować, gdzie rozładować to napięcie, a są takie sposoby. I chociaż może nasi rodzice nie rozmawiali o tym otwarcie, cały czas się uczą, to my możemy znajdować specjalistów, psychologów, seksuologów i też naszych przyjaciół, z którymi możemy gadać, nie? Wiesz co, myślę, że na koniec chciałabym powiedzieć, że w tym wszystkim zawsze chodzi o miłość i każde uzależnienie bierze się z jakiegoś braku i trzeba sobie po prostu stanąć w prawdzie, skąd to się u mnie wzięło. To będzie mogła być bolesna prawda, ale wtedy będziemy wiedziały, jakiej pomocy potrzebujemy. Czy właśnie pójdziemy na terapię, która nie jest żadnym wstydem, bo tak jak mówię, ktoś, kto miał nas dobrze wychować może, miał nam dać miłość, zawalił, niestety, takie rzeczy się zdarzają i my teraz musimy sobie odbudować może to poczucie miłości do samej siebie, może to poczucie własnej wartości. I razem z tym myślę, że dla osób wierzących warto by było, żeby szła za to modlitwa. Myślę, że to po prostu daje siłę i taka też szczera rozmowa, że się ma z tym problem, bo jak się to powie na głos, to się nagle okazuje, że jest więcej osób. I dobre środowisko. Ja bardzo zachęcam ludzi, zachęcam kobiety, żeby przychodziły, zaczęły uszczęszczać na wspólnotę. To jest duża siła. Tam, jeśli trafisz w dobrą wspólnotę, szukaj, dopóki nie znajdziesz i stwórz grupę kobiet, gdzie będziesz miała po prostu wsparcie, nie? Gdzie macie podobne fundamenty i możecie siebie nawzajem wspierać. I coś, co jest bardzo ważne, to w żaden sposób nie jesteś brudna, ani gorsza, ani przekreślona w żaden sposób, nie? On przychodzi do takich ludzi, on zbawia grzeszników i bardzo ich kocha i zawsze ich wybiera, nie? I tam, gdzie jest grzech, tam jeszcze się większa łaska wylewa. Amen. Zawsze. Piękne, pięknie powiedziane, słuchaj. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Strasznie Ci dziękuję, że przyszłaś, że miałaś otwartość i chęć, żeby o tym powiedzieć. I ja Wam muszę powiedzieć coś ważnego, że Karolina organizuje konferencję dla kobiet, na którą serdecznie Was zapraszam. Kiedy ona będzie? 17 września sobie rezerwujcie, a niespodzianki, kto będzie i ten, to będą wychodzić po drodze. Dokładnie. Karolina możecie znaleźć na Instagramie, też ma swojego bloga, gdzie właśnie wrzuca podcasty. Karo pisze tu. Kom.pl. Tak.
Słuchaj, dziękuję. To było piękne. Cieszę się, że mogę świadczyć. I do zobaczenia.